Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na weekend, na sobotę i na niedzielę. Zaczynam od soboty, jakie energie nam będą towarzyszyć. Dwie dwójki mi się tu, trzecia już nawet dwójka, trzy dwójki, czyli tutaj będzie znowu jakieś zatrzymanie, chociaż możliwe jest to, że po prostu dużo będzie się działo, tak? Telefon nam będzie się urywał, będziemy bombardowani z samego rana wiadomościami. Możliwe, że też ktoś może nas naciskać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pod koniec tego dnia pokazała mi się karta takiego niepokoju. To jest taka energia, która mówi o tym, że naciskamy się w sobie. A tutaj w tej pionowej interpretacji mi się same dwójki pokazały. Dwójki w tarocie to jest taka energia, która mówi o tym, że właśnie wolelibyście poczekać sobie, poobserwować, popatrzeć, jak to wszystko wygląda, jak to się rozwinie. Natomiast być może energie, które będą Wam towarzyszyć w tym dniu, będą niekompatybilne z tymi Waszymi potrzebami. No i trzeba będzie, zamiast właśnie popatrzeć, poobserwować, zadziałać, tak? Coś podejmować, jakieś decyzje, odpowiadać komuś. W szczególności tutaj właśnie mi się komunikacja pokazała w tej ósemce buław. Tak więc tutaj coś, co będziecie przeżywać w sobotę, nie będzie współgrało z Waszymi potrzebami. Trzeba będzie się dostosować po prostu. Najlepiej to byście zostali w domu, sobie w jakiś sposób spędzili ten czas tak na spokojnie, a tutaj trzeba będzie wyjść ze swojej strefy komfortu. Spotkania też pokazują się właśnie w tych w dwójkach. Mamy tutaj zarówno takie spotkanie, jeśli chodzi o koleżeństwo, znajomości, ale też taka kwestia romantyczna mi się pokazała. Także możliwe, że w sobotę będziecie realizować jakiś scenariusz romantyczny, możliwe jakieś rozmowy, dlatego że tutaj obok jest ta ósemka buław, ale też będziecie bardzo mocno analizować każde słowo danej osoby. Także tutaj będzie nadmierna interpretacja, a właściwie chyba powinnam powiedzieć nadinterpretacja słów kogoś, z kim w jakiś sposób jesteście związani romantycznie. Nie mówię tutaj tylko o osobach, które są w takich stałych związkach, również mówię o tych, którzy sobie z kimś piszą, może to jest jakiś początek relacji i tak dalej. Także tutaj mi się taka kwestia pokazała. Możliwe, że dostaniecie jakąś propozycję, która będzie nosiła znamiona drugiej opcji, innej opcji, tak? I to mi się właśnie tutaj pokazało w tej dwójce monet. Natomiast uważajcie, pod koniec tego dnia możecie doświadczyć jakiegoś rozdrażnienia, zdenerwowania. Ktoś może Was wyprowadzić po prostu z równowagi i oczywiście może to być związane z tym, o czym wcześniej mówiłam, czyli wolelibyście w jakiś taki statyczny bardziej sposób przeżyć ten dzień, natomiast okoliczności na to nie pozwalają, ale też może to być związane z wciągnięciem Was w jakieś nieporozumienie. Uważajcie na to, dlatego że możecie w taki nieprzyjemny sposób zostać wciągnięci, może to się skończyć dużą draką, tak wam, w taki sposób Wam to powiem. I ta draka mi się pokazała z tyłu talii. Także jeżeli poczujecie, że to się zbliża, że ktoś zaczyna na przykład o kimś innym coś mówić, albo na przykład prosi Was, żebyście interweniowali w jakiejś sprawie u kogoś, no to tak jak zawsze Wam mówię, czerwona lampka, bo tutaj jest wieża przy dziesiątce buław, plus jest jeszcze rycerz buław. Możliwe, że na przykład ktoś Was poprosi o to, żebyście podjechali gdzieś i coś załatwili, ale na takiej zasadzie, że ta osoba sama tego nie zrobi, bo na przykład dba o swoje interesy, tak? Także tutaj jest jeszcze dodatkowo taka kwestia pokazana. Dosłownie mi się to kojarzy z tym słowem draka, tak mi przychodzi właśnie intuicyjnie, także jeżeli nie chcecie wejść za bardzo w tę energię piątki buław, to ostrożnie, kochani.
tyle jeśli chodzi o karty dnia na sobotę i od razu zapraszam Was na karty dnia na niedzielę. Karty dnia na niedzielę. Już sprawdzam, kochani, jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o niedzielę. I w taki sposób już zostawię właśnie te karty dnia na weekend, bo często się zdarzało tak, że już nie dawałam rady po prostu przygotować tych czytań w niedzielę, a też nie chciałabym Was zostawić bez karty dnia, bo wiem, że korzystacie z nich i czekacie na nie, także tutaj w taki sposób będę realizowała właśnie te kwestie. Jeśli chodzi o karty dnia na niedzielę, to tutaj mi się pokazało jakieś rozczarowanie i w związku z tym rozczarowaniem Wy odwracacie się napięcie, stwierdzacie, że dobra, to nie jest dla mnie, ja odpuszczam, mam już dosyć, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ta sprawa może być związana ze sprawami romantycznymi, dlatego że wczoraj pojawiła się ta dwójka kielichów. Także tutaj mi się to kojarzy z tym królem buław, czyli z jakimś osobnikiem, który być może pojawia się i znika i w jakiś sposób Was to już męczy, rozstraja energetycznie, tracicie za dużo swojej energii i chcecie po prostu, macie takie poczucie, chcecie zacząć wszystko od nowa i to mi się tutaj właśnie w tym głupcu pokazało. Zaczynam od zera i czekam, zobaczymy, co z tego będzie. Tak mi się to właśnie kojarzy, że pod koniec tego dnia będziecie mieć takie w myślach takie zdanie, zobaczymy, co z tego będzie, zobaczymy, co będzie, jak odpuszczę, zobaczymy, co będzie, jak przestanę się odzywać, zobaczymy, co będzie, jak wezmę do siebie swoją energię. W niektórych przypadkach to może być po prostu ściągnięcie tego osobnika, króla buław, z piedestału, który tutaj jest pokazany, on jest pokazany w koronie tego rozkładu, czyli on jest naprawdę ważną osobistością, osobą w Waszym życiu. I niedziela jest takim dniem, w którym Wy po prostu tak grzecznie bierzecie dosłownie tego kogoś, to jest czytanie ogólne, czyli to może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, ściągacie z tego piedestału i powolutku po schodkach wchodzicie sami na ten piedestał. I zobaczycie wtedy, co się wydarzy. A wydarzą się cuda. Jeżeli rzeczywiście zrobicie to w taki sposób szczery, bez takich podtekstów, że dobra, ja ściągnę na chwilę, zobaczymy, co będzie i potem znowu wsadzę tego osobnika na ten piedestał. Nie, w taki sposób nie działamy. Wy jesteście najważniejsi i wy stajecie i zostajecie na tym piedestale. I w taki sposób mi się to pokazało, informacja dla wszystkich, którzy zabiegają o czyjeś względy, o czyjąś uwagę, o kontakt na przykład, bo tutaj mi się też właśnie pokazała ta piątka monet, czyli brakuje mi czegoś, brakuje mi kogoś, brakuje mi takiego porywu serca. Takiego, może też brakuje mi szczęścia przy tej gwieździe. Ale rada tutaj jest dla Was taka, żeby właśnie wziąć swoją energię z tej całej sytuacji do siebie, ściągnąć tego osobnika albo sytuację, no cokolwiek, cokolwiek Wam odbiera tę energię, odpuścić, ściągnąć tego, tą lub coś z piedestału i po tych trzech schodkach samemu wejść właśnie na ten piedestał i rozglądać się z góry, bo Wy jesteście szefami i szefowymi. Także tutaj jest taka informacja dla Was, jeśli chodzi o karty dnia na niedzielę. Ja Wam życzę cudownego dnia, dużo odpoczynku, dużo też takich refleksji właśnie, jeśli chodzi o Waszą osobę. A jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zachęcam do tego, żeby dać łapkę w górę. Zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. A jeżeli chcecie zadać pytanie moim kartom albo zamówić takie czytanie prywatne, to napiszcie do mnie maila. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.